Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Wiedźmin 3 Dzikigon. No i plan był taki, że miałem zacząć odcinek w tej wsi, gdzie miałem znaleźć kowala i zrobić questa tam pobocznego. Ale stwierdziłem, że kurczę, chyba lepiej mimo wszystko będzie poczekać, aż ja wbiję poziom. Tak powiedzmy, no chociaż... Chociaż o może dwa te poziomy wyżej, no bo jednak... O, co tu się dzieje? O, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry! Ała! No kurde, ty gnoju! Pożałujesz tego śmieciu. Geralt, weź, no może wyciągnie jakiś śmieć, bo wyglądasz tak trochę śmiesznie. Co tu się kurde dzieje? Deserter siódmy poziom, tak? Ja teraz mam deserter, kurwe, jakbym teraz ciulny, oh fuck. Nie mam jaskółki. Czemu nie mam jaskółki? Dobra, spokojnie, mam groma jeszcze. Albo może najpierw wiecie co tych cholernych uczników. Aż wam jebnę w rytm tej pięknej muzyki, kurde gnoje, ale na pół. O! Szmaciarzu jeden! Jakąś kurde siekierką w ręce na Wiedźmina! O fuck. Może wie, że mnie matka zrodziła, no to się jeszcze okaże. To się jeszcze, przyjacielu, kurde okaże. O, Geralt lubi kroić na pół, widzę, dzisiaj. No nie powiem, też lubię. Do mnie kurde mówisz, przyjacielu? Poddaj się? Ty sobie lepiej wybieraj, w jaki sposób chcesz umrzeć, czy spalonym, czy przeciętym na pół. No, no, kurczę, powiem ci, o, ty w dupę. No, no, no! Mów dalej, ja chętnie posłucham, co masz do powiedzenia. Gnoju. Cholera jasna, te jaskółki normalnie. Jak są niepotrzebne, mam wszystkie. Są potrzebne, nie mam żadnej, no. Medytacja, potrzebuję godzinki. Dziękuję bardzo, no i może sobie użyjmy od razu. Mieliście coś ciekawego podnieść udko kurczaka. Smażone mięso. O, no patrzcie. Jak się walają pięknie tu truchła. Tutaj możecie zauważyć kawałek żeber. Stalowa linka. No, nie mieliście nic ciekawego, ale może macie coś fajnego w tych kufrach. Spłony myśliwski, albedo. Weźmiemy wszystko oczywiście. Jakiś tam schemat na spodnie. Czy to coś ciekawego jest? O, może nie jakieś specjalne tutaj towary, ale... Coś tam jednak mieliście. No dobra, no to skoro zajęliśmy się tym małym problemem, to możemy jechać dalej do pana barona. Tutaj chyba już nawet widzę tą jego twierdzę dalej. Tutaj. Więc przynajmniej wiemy, że nie jesteśmy jakoś specjalnie daleko. Jak kurde tam nie będzie kowala, to ja się chyba normalnie obrażę. No bo jak w czymś takim nie będzie kowala, czy chociaż rzemieślnika, to się obrażę. To się naprawdę obrażę. Kasztel Wrońce. Dobra, to tędy, tak? Odszukaj barona. Okej. Ten co wyrżnął ludzi barona? No sorry, tak wyszło. Ten co wyrżnął ludzi barona? A skąd oni wiedzą, że to ja, no? Skurczę. Ale jaki szacunek! A ty co? Czemu on co nie idzie? No patrzcie, no. Człowiek ma... O ty kurde! What the fuck? Strzelają we mnie! No ty gnoju, no ty normalnie nie wiesz, z kim zadarłeś, przyjacielu cholerny. Dobra. Zaraz sobie z wami pogadamy inaczej, cholera. Kurde, ale bym chciał zapisać. Gro, no pozwól mi zapisać. Jezus, dobra. No kurwa, tak jesteś cwany? Z tą kuszą, szmaciarzu? Bez honoru skuszy strzelać we mnie? Bez honoru?
Dobra, na pana z tarczą to trzeba akcji jednak, bo no tarcza to jest jednak... Co to? Dzień dobry. Jak kościoło na hita! O przyjacielu, gdzie ci głowa znikła? Ale coś bywa. Bywa i tak. O, ale chyba mnie nie polubili za to, co zrobiłem im tam w karczmie. O cóż. Proszę idź stąd. Bo co? Czemu mnie nikt nie lubi? No zabiłem paru ludzi, po co to pierwszy raz kogoś zabiłem? Znać, kto idzie? To ja. Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę, otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Cholera jasna. Ktoś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. Tam był jakiś jeden koleś. Kurczę, może jednak nie trzeba by było się z nimi tak bić. No kurde, no sami się prosili, no. No jedyna trudno. Osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. O, głowa. Witaj. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Od dawna tu mieszkasz? No psie. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolice. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. O, 15, to tam mogę się tam szarpnąć, nie? Niech będzie. Nie chcę mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. Och, cholera, to sobie narobiłem problemu. No trudno, no. Zbadaj miejsce, gdzie znaleziono ciało chłopca. Okej. Na szczęście to nie jest jakoś specjalnie daleko. Nieważne, jednak muszę to chyba jakoś obkrążyć. Ach! Mogło mnie jednak nie zabijać. No trudno, no nie będę już tam marudził, no co zrobiłem, to zrobiłem. No przynajmniej fajnie, bo przynajmniej się trochę pobiłem. Kurde, gdzie prowadzi mnie ten GPS? Te cholerne średniowieczne urządzenia. No, prowadzi mnie tam? No teraz dobrze się naprawiło. Dziwnie czasami prowadzi mnie tam. Kapliczka. Wejście musi być gdzieś blisko. No ale weź, że zapisz mi grę, no. Dziękuję. Zajdźcie jaskinię prowadzącą do kasztelu w Rońcy. Jaskinie. Tu jest jaskinia chyba. Tam jest. Okej. Teraz jak tu się nurkowało? Kontrolem? C? C. Dobra, teraz... Co teraz?
Mamy jakąś pochodnię? Chcecie na po co mi pochodnia i tak zaraz znowu będę musiał do wody wskakiwać. Chyba. Albo i nie. A, żadnego kota też nie mam raczej. Nie, nie mam żadnej pochodni, naprawdę? No nie mam, kota też nie mam, prawda? Puszczyk samum stworzyć mogę, może? Kot, brakuje składników, nie mam czego. Krasnoludzkiego spirytusu. Co jest? What the fuck? Czym ty jesteś? Ja nawet nie widzę, bo jest tak ciemno. Ała! What? Baba wodna. Cię chyba zgięło. Ci zaraz jeszcze we mnie czymś ściepię. No patrzcie co za gnida. Gin ty kurde. Czym ty jesteś ty? What the fuck? No jeszcze z cyrkami na wierzchu, no żebyś... Byś przynajmniej to schowała, bo nie ma czym się chwalić, ci powiem. Ja pierdolsztań, jak tu ciemno. Cholera. No kurde, teraz już dwa miecze mam zepsute, pancerz. No jak ja tego kowala nie znajdę, to przecież będzie katastrofa. Okej, słuchajcie, totalnie nie wiem, gdzie mam iść. Jest ciemno, nic nie widzę. Odwar z bazyliszka znalazłem jakiś. Krasnoludzki spirytus. O, Makarena. Gdzie to jest? Alchemia. Poproszę kota. Dziękuję. Ej, powiem, że nawet jakieś fajne miecze to znalazłem. Plus 22 obrażeń. Ale dobra, no nie będę się teraz nad mieczami tutaj zastanawiał. Tylko tak. Postać, nie postać, ekwipunek. No i trzeba było sobie było tego kota wyekwipować. No, od razu lepiej. Okej, tu nawet widzę jakiś kufer. No kurde, no z tym kotem to przynajmniej coś tu widzę. Widzę też przynajmniej gdzie ma wejść. Może nawet to i lepiej, że zabiłem tych ludzi w tej karczmie, bo teraz przynajmniej tutaj sobie jakieś schematy znajdowałem, a tak to co, od razu bym wszedł, bez światło. Żadnych przygód. Muszę być blisko. Teraz światło jak kota zażyłem, 3,5 minuty jeszcze mi zostały. O Jezus Maria, Panie Przenajświętszy, Geralt, ty weź to przeczekaj. Ja jebie. Chwila, nie mam może... Biały miód. A, teraz bym się to przydało, ja pierdzielę. Czekajcie, może jak pomedytuję. O, nie ważne, dobra. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką i tańczyliśmy, wirowaliśmy! Ach! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Oho, obrońca uciśnionych. Witaj! Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może mi się przydać. Nie jestem najemnikiem. Wiem, kim jesteś. A skoro przychodzisz tutaj po tej rzezi, musisz mieć naprawdę ważny powód. Mam. No jak tak, to zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. Ale czy macie kowala? To jest moje pytanie.
Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? A dawaj. Jak dają, to czemu mnie odmówić? Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiak nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivi. Powsiak nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? No. Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Pewnie mu o Ciri chodzi. Po co mi to mówisz? To ma być groźba? Ech, jednak nie jesteś taki bystry, jak mi się wydawało. Hallo! Proszę nie obrażać. Nie, to nie groźba. Widzę, że muszę mówić wprost. Wiem, kogo szukasz. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zawiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony Bajen. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Kiedy grasz z Cyrillą, ekwipunek oraz znaki są zablokowane. What the fuck? Mało brakowało. What the fuck? Muszę się stąd wydostać. Jak to dziwnie wygląda, słuchajcie. Jak jestem przyzwyczajony do Geralta, który ma dwa razy więcej masy niż ona, to teraz tak dziwnie mi się. Wow, jaka ona jest... Kurczę, no taka... Po co to zbieram w sumie? Mała... Znaczy mała, no taka wiecie, no... W porównaniu do Geralta, no to jednak jest trochę tak... mniejsza. Idź, starzy rzeczy, i znajdź pomoc. No dobra, no idźmy tędy. Halo? Muszę jej pomóc. What the fuck, co jest? Co to? Co jest? Co to za teleportation? Jakie fajne. Gięcie, no... O, to jest moc. Podoba mi się już. Możesz zejść. Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Też, ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz, dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka.
No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Swoją drogą, to Siri ma zajebiste oczy, to trzeba jej przyznać. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie. To znaczy, że za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby. I cały był okropnie, okropecznie straszny. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Podobrze za Małgosią. Cześć Małgosiu, mam za tobą iść podobno, więc prowadź. O, już widzę wilki, dobra, wyciągnij no ten... Wilki! Wilki! A ja mam zajebiszczego... zajebisty teleportation i mi gówno zrobią, pyk! Hola, będę musiał też trochę poćwiczyć, ale... Mega mi się podoba ten skill. Tak zajebiście, wiecie, kiedy coś mnie atakuje, mogę tak pięknie za tym wilkiem się tak schować, no tylko jeszcze muszę to poćwiczyć, bo tak się to nie... No cholery jedne, ja pierdolę. Gin, gin. O, 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 za dużo, za dużo, za dużo. Dobra, nie będę może nucił. Gnoju, gnoju, gin, dobra, jeszcze dwa. Chciałem to poćwiczyć tak, żeby mógł się znaleźć za tym wilkiem. Kiedy on mnie atakuje, ja bym tak tą teleportacją za tym wilkiem chciał zrobić. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. A to o Geralcie, tak? A no Geralt to jednak... To jednak legenda, nie? No to... Zobacz, coś tam leży. What the f... Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. No... Jeli to widać. Jest ręka, kawałek nogi. Wszystkie możliwe flaki. A ta w pierwszej kolejności będzie patrzeć w oczy. No spoko, można i tak. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarł. No ale jednak od czegoś od Geralta chyba się nauczyła, jeśli chodzi o... sprawdzanie zwłok. Uuu, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło? Fuj, ale okropne! Stój tam i nie podglądaj! A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Nie. Nogę już widziałem. Fuj! Stój tam! Nie chciałem... Chciałem to. Zobaczmy... O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał... wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie?
Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Oja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Wyobrażacie sobie, żeby grać Geraltem, biecie się z jakimś trolem, a to normalnie bierzecie olej roślinny i smarujecie nim miecz. Czemu mnie to tak śmieszy? Ja jebie. Kurwa, dobra. Podążaj, zbijesz psi smalec, co? Teraz mi to gro mówi, że mam coś zbierać? O Jezus, dobra, no to będę zbierał. Niemiła. No niemiła akurat mi nie była potrzebna, no dobra. Wilki, słyszysz? Spoko, ja tu z wilkami pełne doświadczenie już mam. Pyk za plecy, o właśnie o to mi chodziło. Pyk za... nie, nie udało się. Pyk za plecy. Pyk. Pyk za plecy. Nie tego, Ciri, kurde, tutaj został jeden. O właśnie. Za plecy. No, za plecy. Okej, jeszcze muszę to poćwiczyć, ale spokojnie. Ogarnę. I za plecy. O właśnie, o coś takiego mi chodziło przez cały czas. Bierz składniki. Już ich nie ma, możesz wyjść. Liści blekotu. Król wilków będzie zły. To jad. Cholera, no niby zbieram, a tak naprawdę to... podążaj za Małgosiem, no dobra. Nie wiem, czy będzie po drodze tyle tych roślin, które ja mam zebrać. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. Psi smalec. Chwila, czy to nie powinno być po wilkach psi smalec? Chyba tak, i wilcza wątroba. No kurde, a ja próbuję kwiatków szukać, jak ją zebrać po wilkach. O właśnie, historia jest aktualizowana. No dobra, mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. I co, nasmarowany już mam, tak? Nie mogę tu ekwipunku otworzyć, czyli zgaduję, że już jest nasmarowany. No dobra. Ciekawe, czy ten olej faktycznie pomoże. Chociaż z drugiej strony nie wiem, jakby wyglądała walka bez oleju. Ale Małgosiu, trochę szybciej patatajaj tymi swoimi normalnie patykami. Ale wiecie, chyba ja będę szybciej od niej biegł mimo wszystko. Gdzie ta jaskinia? Tędy! Przez jaskinię! No to prowadź. Chyba i tak, bo tutaj nigdzie nic nie ma. Zresztą nawet gdyby było, to nie ma co. Ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. A jaka odważna, kurde. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. No witam. Ło, jak gotne, jak gotne. O Jezus Panie. No. To było szybkie. Ale chyba jednak się przydał.
Ależ mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy spod gajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów. Nie przemawiam. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. Czy mi on poharatał? Ten wilkołak nawet teraz mnie nie trafił. No. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przemposzczuję! No, jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt, opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj, proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej. Poza moim słowem. No dobra, chyba nie mam wyjścia, co? Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je Amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Velen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Może ktoś się porwał. Masz wrogów? Tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki, wkurwieni chłopi.
Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Velen. A moje kobiety? Anna po saremu, cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad? Proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwysynów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa. Muszę powiedzieć, że podoba mi się już ten baron. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. Idź za baronem. No dobra, ale za baronem pójdziemy sobie już w następnym odcinku, także... No, trochę nam się tutaj już fabuła powoli pnie do przodu. Już wiemy przynajmniej, co się stało mniej więcej z Ciri, a przynajmniej... początek tego, co się z nią stało. Także będziemy szli dalej za baronem i będziemy próbowali odnaleźć jego rodzinę, ale tak jak powiem, to już w następnym odcinku, więc dzięki wielkie za uwagę. Jeżeli odcinek wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie o tej łapie w górze. No i chyba tyle. Dzięki wielkie za uwagę jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.